Lecimy. Robimy szybką wycenę, bo niektórzy z Was mają z tym straszną bolączkę. Pana tutaj nie będziemy kamerować. Pokażę Wam na szybko, co nam pokazać. Akurat nie mam przy sobie żadnego metra, nie mam przy sobie żadnej submiarki, ale mniej więcej pokażę Wam, jak nakręcić nam filmik do wyceny. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi i jak wyceniać, jak przesyłać te filmiki, to pełną wersję filmu gdzieś tam na górze tutaj macie. Wyskoczyła Wam, a teraz przejdźmy bez zbędnego pitolenia do nagrywania, co my tutaj mamy. Mamy tutaj taki oto kociołek i jakbym to widział? Widzę to tak, mamy tutaj dwa takie kolektory, tutaj mamy wyjście, tutaj mamy powrót. Można mi zmierzyć, jaka jest tutaj średnica, żebym wiedział, ale jest to połączenie gwintowane, jest tu chyba 1 i 1 druga albo 1,5 cala, więc bez problemu jesteśmy się w stanie do tego nawiązać. Kocioł stąd całkowicie wylatuje, tutaj podłączymy się zasilaniem, tutaj podłączymy się powrotem. W ogóle całej tej instalacji, która tutaj jest, nie ruszamy. Z tego miejsca wylatuje boiler. Dlaczego wylatuje ten boiler? Ponieważ jest to boiler poziomy, wiszący i nie ma na 100% odpowiedniej powierzchni wymiany, więc nie ma co, nawet jeżeli taki boilerek macie, przesyłać tabliczki znamionowej, bo to po prostu nie będzie działać. Warto co pokazać? Pokazać, z jakiego materiału jest zrobiona rurka, którą jest doprowadzona zimna woda, z jakiego materiału jest zrobiona rurka i którędy idzie rurka, którą odpływa już podgrzana woda z zasobnika ciepłej wody użytkowej. Można pokazać, jakimi rurkami, chociaż w tym przypadku boiler nie będzie wiszący, więc i tak te wszystkie rury pójdą do wyrzucenia, jakimi rurami mamy zrobione przyłącz do wężownicy czy przyłącz do płaszcza grzewczego. Tutaj akurat jest miedź 28, miedź lutowana, zarówno zasilanie jak i powrót. Jeżeli pokażecie mi tyle, to już jest bardzo dobrze i już się z gąską witamy. Możecie powiedzieć, że na przykład kocioł, tak jak w tym przypadku, usuniecie we własnym zakresie. Co warto powiedzieć? Teraz będzie głos klienta. Czy w tym przypadku mamy układ otwarty, czy układ zamknięty? Jest naczynie wyrównawcze na górze, czy nie? Jest naczynie wyrównawcze, czyli teraz sygnał jest dla nas, że mamy naczynie wyrównawcze. I naczynie wyrównawcze jest na jakimś śrubunku, czy na czymś takim? Nie wiem, ale chyba nie jest spawane, tylko raczej będzie coś. Warto wtedy się przejść na górę, pokazać nam, jak to naczynie wygląda, czy też mamy takie przyłącza, gdzie coś jest skręcane. Jeżeli tak, to bez problemu jesteśmy w stanie tam włożyć korek, odpowietrznik i wszystko będzie działać. Możecie pokazać też, gdzie widzielibyście, że chcielibyście wszystkie ustrojstwa od pompy ciepła. Tutaj jest w miarę prosto, czyli dwa kolektory, zasilanie, powrót. W tym miejscu mniej więcej będziemy zakładali buforek ciepła. W tym miejscu mniej więcej na ścianie będzie pompa ciepła, hydroboksik. Będzie tu normalna pompa wisząca. W tym miejscu mniej więcej będzie stał zasobnik na ciepłą wodę użytkową, więc wszystko zwarte i spokojnie do 3 metrów instalacji w prawo, w lewo będziemy się tutaj mieścić. Ważne co? W tym miejscu mniej więcej będzie hydroboksik, dlatego do niego potrzebujemy doprowadzić zasilanie zarówno do obwodu grzałki, jak do obwodu sprężarki. Zasilanie będziemy brali sobie stąd. Jest tutaj przyłącze do paneli fotowoltaicznych, więc klient założy tutaj sobie we własnym zakresie zabezpieczenie odpowiednie wedle naszej specyfikacji, jeżeli chodzi o obwód właśnie sprężarki, jeżeli chodzi o obwód grzałki, i doprowadzi sufitem gdzieś mniej więcej w ślad, w to miejsce z zapasem 2 metrów kable, żeby potem to można było wszystko podłączyć. Jak pójdziemy z instalacją freonową i gdzie będzie agregat? To też jest istotne. Tu chcemy mieć jednostkę wewnętrzną. Gdzieś mniej więcej tutaj do góry pójdziemy sobie z przewodami freonowymi, albo polecimy w linii prostej po suficie, albo będzie to gdzieś tędy. Nieistotne. Za tą ścianą mamy miejsce na agregat. Jeszcze istotna rzecz, którą trzeba pokazać, czyli pokazać na przykład, że macie przyłącz wody. Jeżeli się nie orientujecie, czy macie reduktor, czy nie macie reduktora, jak pokażecie mi przyłącz wody i z tego można wywnioskować, że niestety tutaj nie ma reduktora. Więc w tej instalacji, żebyście mieli gwarancję normalną na boiler, jeszcze za licznikiem gdzieś tutaj trzeba będzie założyć reduktor ciśnienia. I mniej więcej w tym miejscu gdzieś byśmy się przebijali i w tym miejscu chcemy
agregat. Jak widzicie, teraz są takie dość grube kamienie, więc trochę ciężko by było nawet postawić tutaj agregat na krawężnikach, czyli standardowo jak to robimy, więc klient stwierdził, że zrobi sobie tutaj taki drobny fundament, wyleje sobie tutaj taki klocek wedle naszych wytycznych, a na tym stanie konstrukcja z nierdzewki. Tak mniej więcej to wygląda. Widzicie to, co tutaj jest? To jest kabel, który został wystawiony już przez klienta, bodajże 5 razy czy 4 mm kwadrat, albo nawet większy. Nie wystawiajcie kabli zasilających na zewnątrz, gdyż w większości pomp ciepła zasilanie jest do środka. I myślę, że Wam bardzo pomogłem, jeżeli chodzi o wycenę, jak to robić. Wystarczy tak szybko, nawet krócej mi powiedzieć, co gdzie jest, co gdzie byście chcieli, i to wystarczy. Więc na razie, do zobaczenia następnym razem przy montażu pompy ciepła. Może nie wycena, tylko montaż. Cześć!